Cześć, witajcie, witajcie w tym vlogu. Powiem troszeczkę o dentyście, bo sam po prostu do niego za chwileczkę pójdę, a dokładnie byłem już na sprawdzeniu tego, co trzeba zrobić, zrobieniu już zdjęcia rentgenowskiego szczęki, tak, zębów, i teraz pójdę już na wizytę. Musiałem się trochę stamtąd odsunąć z tego względu, że naprzeciwko jest, jak są jakieś remonty, i pan szlifierką tak szlifuje, że po prostu no nic nie byłbym w stanie powiedzieć. Cholernie się boję, bardzo się stresuję. Za 20 minut mam wizytę, właśnie idę tam, dosłownie jest to 100 metrów stąd. Byłem ostatnio 2 dni temu, pani przyjęła mnie, w sumie pani, to taka kurczę przychodnia jakaś taka konkretna, wygląda wszystko bardzo dobrze. Do tej pory jestem bardzo zadowolony, bo usługa, która została mi wykonana, czyli to zdjęcie, sprawdzenie, powiedzenie, o co chodzi i tak dalej, na profesjonalnym poziomie. Przyjęcie mnie prosto z ulicy, bo przechodziłem i przez przypadek po prostu tam trafiłem, zobaczyłem, wszedłem, zapytałem, od razu zostałem przyjęty na sprawdzenie i na wizytę mogłem już umówić się następnego dnia, tylko że mi nie pasowało, i umówiłem się za 2 dni, czyli dzisiaj, byłem tam przedwczoraj, i za zrobienie zdjęcia rentgenowskiego plus po prostu przyjęcie mnie, sprawdzenie później przez lekarza, przez dentystę, normalnie tak moich zębów, kosztowało mnie to 1000 batów, czyli 130 zł. 130 zł zrobienie zdjęcia i przyjęcie, i teraz naprawienie tego, co trzeba naprawić, będzie mnie kosztować między 1500 a 2000 batów, czyli między 1500 a 2000 batów to jest jakieś 180 zł za zrobienie tego, co po prostu potrzebuję sobie zrobić. Więc ceny są bardzo dobre moim zdaniem. W ogóle nie wyższe niż w Polsce. Nie wiem, ile teraz kosztuje takie prywatne zrobienie zdjęcia rentgenowskiego w Polsce. Być może taniej, być może drogiej. Po prostu nie jestem w stanie tego określić. Ale wydaje mi się, że takie przyjęcie po prostu z ulicy. Tak, o, wchodzisz i od razu cię ktoś przyjmuje, od razu ktoś ci robi zdjęcie, sprawdza twoją, tam no wszystko sobie tam posprawdza i tak dalej, wszystko ci powie. Za 130 zł to wydaje mi się, że jest to chyba dobra cena, nie wiem, tak mi się wydaje. A zrobienie zęba to akurat wiem, ile kosztuje, więc myślę, że więc 180 zł za zrobienie zęba to jest bardzo dobrze. Więc idę właśnie już na wizytę, także powiem wam, jak było po wizycie. Właśnie jestem już w środku. Najgorsze jest to, że mam katar. Po prostu dostałem katar, bo wszędzie chodzą te klimatyzacje. Napierdzielają, jest bardzo zimno wszędzie, w każdym sklepie, w każdej jakiejś restauracji zamkniętej czy gdzieś, to jest wszędzie bardzo zimno. Dostałem katar, ale mam nadzieję, że pani mnie przyjmie, pani doktor. Zobaczymy. Właśnie same klimatyzacje to jeszcze nie wszystko, bo dodatkowo pije się tutaj wszystko z taką ilością lodu, że po prostu, wiecie, najpierw to pełna, zasypuje się kubek lodem, a dopiero wlewa się później cokolwiek, o ile się zmieści jeszcze oprócz lodu. Także klimatyzacja w połączeniu z tym lodem no po prostu spowodowała u mnie lekkie podrażnienie gardła plus katarek i zmieniony głos. Okej, jestem już po wizycie. Wizyta przebiegła no bardzo, w sumie można powiedzieć, sprawnie. Jestem tylko jedną rzeczą troszeczkę zaskoczony, bo pani dentystka założyła mi, kurczę, na oczy taką szmatkę. I tym jestem najbardziej zaskoczony, to mnie najbardziej tak zaniepokoiło, no bo wiadomo, daje się tutaj zawsze jakąś taką serwetkę czy tam coś, co, żeby nie ubrudzić tutaj sobie jakby koszulki czy czegoś, tak? No i tyle u nas w Polsce, nie spotkałem się, żeby jeszcze dodatkowo zasłaniać komuś oczy. No a tutaj ta szmatka była taka trochę jak kominiarka i pani nałożyła mi taką szmatkę, która była taka duża, że jeszcze zasłoniła mi całą twarz i był tylko otwór zrobiony na buzie. No to mnie kurczę zaskoczyło, to mnie bardzo zaskoczyło. Niepewnie się przez to czułem, nic nie widziałem co robi, jakie narzędzia bierze, jakich narzędzi używa. No i to było takie troszeczkę dla mnie takim zaskoczeniem. Spowodowało to taki trochę strach. No ale na szczęście nie miałem jakichś poważnych rzeczy robionych. Wizyta trwała krótko. Miałem tylko zrobione uzupełnienie, bo coś tam się ułamało i tylko pani troszeczkę podczyściła i tam podkleiła i jest wszystko w porządku. No i ogólnie na plus. Wszystko w porządku. Jeśli miałbym porównać ceny, to mniej więcej identyczne jak w Polsce. Jakoś to się okaże, jaka będzie. A czystość może jeszcze ważna by tutaj była całego gabinetu. To myślę, że do tego, do którego akurat ja chodzę,
to czystość jest troszeczkę lepsza. Myślę, że czystość w Polsce jest troszeczkę lepsza. Tutaj nie było jakoś, wiecie, syfu, czy tam nie wiadomo co, brudu. Ale na przykład używają czegoś takiego środka jakby jodyna, być może właśnie to jest jodyna, do odkażenia, czyli przed w ogóle tam podjęcie jakichkolwiek działań musiałem wypłukać takim płynem właśnie jak jodyna buzię. I na przykład widziałem, że maszyna była tak delikatnie z tej jodyny, taki miała taką lekką smugę czy coś, to sobie na przykład tak gdzieś, to nie było narzędzie, które się wkładało do buzi ani nic, tylko tam gdzie się kubek odstawia czy coś, ale wydaje mi się i tak, że w Polsce byłoby to wyczyszczone do błysku takiego, że nie byłoby nawet najmniejszego śladu po tej jodynie, chociaż wiecie jaka jodyna jest, że brudzi i tak dalej, dlatego stąd pewnie właśnie takie coś tam zauważyłem, czepiam się być może, ale tak o, no ale taka prawda, także wydaje mi się, że wszystko w porządku. Myślę, że jeśli ktoś musi iść do dentysty, to raczej niech się nie boi. I tyle. Wizyta, wszystko przeszło dobrze, są zrobione, żyjemy dalej. Jeszcze tylko krótka informacja do osób, które nie kliknęły wcześniej subskrypcji, a oglądają filmy, to zapraszam do subskrypcji, pomoże to w rozwoju kanału. Jeśli podoba Ci się film, to oczywiście łapka w górę i możesz podzielić się informacją, czy masz jakieś doświadczenia z dentystami w Tajlandii. Podziel się w komentarzu. Na razie, hej!